Młoda para postanowiła tymczasowo porzucić rutynowe zajęcia i wybrać się w pieszą podróż granicami Polski. Podróżują tak już od 2 miesięcy. Obecnie podążają ścianą zachodnią i zaszli nawet do Polic. Police nie bez powodu znalazły się na trasie piechurów, bo Marek Mikulski jest właśnie z Polic. Razem z Martą, swoją dziewczyną, mieszka w Poznaniu. Obecnie są w trakcie realizowania jednej z większych przygód swojego życia. Przygody w tle, której emanuje idea patriotyczna. Zaczęło się od niewinnych 40-kilometrowych wypadów wokół Poznania i pieszej wycieczki na Woodstock. I podczas tego naszego jakby wspólnego wędrowania zażartowaliśmy sobie, że moglibyśmy tak okrążyć Polskę, bo w sumie obydwoje zawsze marzyliśmy o tym, żeby wziąć plecaki i po prostu ruszyć przed siebie, więc taka okazja wydawała się być, powiedzmy, pomysłem na najbliższą przyszłość. No i od słowa do słowa żart stał się rzeczywistością. Postanowiliśmy w ten sposób uczcić niepodległość, którą Polska odzyskała w 1918 roku. No i tak nam się to pięknie złożyło i postanowiliśmy właśnie wyruszyć w jak na razie najpiękniejszą podróż naszego życia. Przez 123 lata Polska nie istniała na mapach świata. Po 100 latach od odzyskania niepodległości takie symboliczne zaznaczenie granic wolnej ojczyzny własnymi nogami wydaje się czynem szlachetnym i romantycznym. Przez Bartoszewo, tutaj o, tędy, Tanowo i jesteśmy tak. Trasę rozpoczęli od południa w Ustrzykach Dolnych. Przemierzyli większość najwyższych szczytów w Polsce, w tym Tatry i Babią Górę. Nocują w namiotach, ale korzystają z gościnności Polaków. W województwie lubuskim ludzie są naprawdę, przytulamy ich do serduszka, bo nie dość, że prawie co chwilę ktoś zatrzymuje się, żeby zaproponować nam, żeby nas podwieźć na stopa, to spotkaliśmy takich ludzi jak pan Jacek, który podarował nam pieczarki, zupę w puszce, gdzieś tam szwajcarską kawę, którą przywiozła mu żona, więc musiał się koniecznie z nami nią podzielić. Jest ogrom tego dobra, na którym nie jesteśmy w stanie nawet odpowiedzieć w żaden sposób, podziękować tym ludziom. Mają w nogach już blisko 2000 kilometrów, a przed nimi przynajmniej 2 miesiące dalszego dreptania. Oni dadzą radę, ale już w Policach ich buty ogłosiły kapitulację. Jeśli chodzi o zdrowie, to wszystko jest w porządku, ale nasze buty przeszły wszystkie pasma górskie w tym kraju i są niestety już właściwie z butów trekkingowych zrobiły nam się klapki. Mamy ogromne dziury, ale na szczęście wróciliśmy do Polic, czyli do mojego domu. No i tutaj nastąpi tak zwana wymiana ogumienia. Dziennie pokonują od 30 do 40 kilometrów. Właściwie są na półmetku. Teraz zwiedzają wybrzeże i niedługo odwiedzą ścianę wschodnią. Po 2 miesiącach wędrówki pełnej przygód i nowych znajomości, młodzi patrioci doszli do wniosku, że Polska jest krajem nie tylko wolnym, ale też pięknym i nie brakuje w nim gościnnych ludzi.